Fiszkowa kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć o książkach, które skończyłam czytać w styczniu. Najpierw pokrótce powiem Wam, jakie to były książki, a potem o nich opowiem. Czyli to będą takie króciutkie mini recenzje, bardziej mini opinie moje na temat tych książek. Książek było 8. Kilka z nich zaczęłam czytać wcześniej, niekoniecznie w styczniu, ale w ubiegłym roku jeszcze i dopiero w tym roku je skończyłam, więc zaliczam je do stycznia, chociaż jakby czytanie rozprzestrzeniło się na cały dłuższy okres. Te 8 książek to nie tylko książki, które przeczytałam w papierze, ale również jedna z nich to jest audiobook, ale o tym powiem później w trakcie mini recenzji. I teraz krótko po prostu wymienię im tytuły i nazwiska autorów książek, a potem przejdę do tych mini recenzji. Zaczęłam od Calypso Davida Sedarisa, czy też Davida Sedarisa. Potem był Łuk triumfalny Ericha Marii Remarque, Lolita Władimira Nabokowa, Synapsy Marii H Hanny Krall, Złoty Róg Maryli Szymiczkowej, czyli duetu Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński, Why buddhism is true Roberta Wrighta oraz Cyganie, spotkanie z nielubianym narodem Rolfa Bauerdicka. I zacznijmy od pierwszej książki, którą skończyłam czytać w styczniu, czyli Calypso Davida Sedarisa. Książkę przełożył Piotr Tarczyński, a wydało ją wydawnictwo Filtry. I są to takie krótkie opowiadania, które łączą się całość. To nie jest powieść, chociaż można znaleźć tam jakiś taki wątek fabularny, chronologicznie się dziejący od przeszłości do przyszłości, ale nie nazwałabym tego jakoś super powieścią. Są to krótkie opowiadania połączone tymi samymi bohaterami. Bohaterami jest rodzina pisarza, rodzina autora, czyli Davida Sedarisa i czytając trochę o biografii tego autora, faktycznie to są prawdziwe raczej historie, a w każdym razie te postaci są prawdziwe. One są niezwykle zabawne, napisane bardzo ironicznie, dowcipnie, z ogromną dawką humoru, naprawdę ogromną, też z takim dystansem do samego siebie, bo tutaj autor całkiem nieźle z siebie rozstuje. Jak później przeczytałam, okazuje się, że David Sedaris jest również stand-uperem, co oznacza niezwykły talent do takich dowcipnych historyjek, do budowania puent, do budowania naprawdę takiej historii, która rozśmiesza czasami do łez. A jednak w tej całej zabawnej otoczce ta książka jest dość smutna raczej, przynajmniej takie przesłanie ogólne jest dosyć smutne, ponieważ książka traktuje bardzo mocno o przemijaniu, o różnych rodzinnych tragediach, bo jest tu również taki motyw samobójstwa. Również według mnie w tej książce dużą rolę pełni temat trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi, takie trudności interpersonalne, kiedy autor mocno narzeka tutaj, albo między wierszami, albo nawet dosłownie, o tym, jak trudno jest się porozumieć z drugim człowiekiem, kiedy ludzie tak naprawdę wcale nie chcą z Tobą rozmawiać, tylko chcą po prostu zbyć Cię takimi powierzchownymi półsłówkami, nie chcą jakby się wgłębić w coś takiego bardziej osobistego, w jakieś intymne rozmowy. To nawet nie chodzi o intymne rozmowy, tylko żeby one, te odpowiedzi były szczere. Pisarz ma tendencję, w każdym razie tak o sobie opowiada, do wytrącania innych ludzi z tego utartego toru rozmowy. Są takie pewne tory, w które wpadamy. Kiedy się pytasz kogoś, jak się masz, on odpowiada, no bardzo dobrze. I pisarz tutaj tak pokazuje, że zupełnie niestandardowymi odpowiedziami lub niestandardowymi pytaniami wybijamy współrozmówcę z tego toru i on nagle jakby musi się zastanowić, co on tak naprawdę chce powiedzieć. Naprawdę świetna książka. Bardzo Wam polecam Davida Sedarisa. Czyta się kapitalnie, bardzo lekkie pióro, bardzo też szybko się płynie przez tę książkę. Plus dodatkowo ta forma tych krótkich opowiadań też bardzo tak wpływa na płynność czytania. Bardzo, bardzo Wam polecam Calypso Davida Sedarisa z wydawnictwa Filtry. Kolejna książka to Łuk triumfalny Erich Marii Remarque'a. Ja tę książkę nie czytałam, tylko słuchałam w audiobooku. I powiem wam, że z tą książką się strasznie męczyłam. Ona mi została polecona przez koleżankę z pracy jeszcze w ubiegłym roku i chyba ją słuchałam od lata 2020 roku. Po pierwsze, myślę, problem był taki, że właśnie był to audiobook, który słuchałam właściwie w dużej mierze wtedy, kiedy miałam na to czas, to znaczy się gdzieś przemieszczałam, spacerowałam i jechałam do pracy, a to znaczyło w ubiegłym roku, nieczęsto miałam takie okazje. Wobec tego robiłam sobie duże przerwy pomiędzy jednym słuchaniem a drugim słuchaniem. To też wybijało mnie trochę z rytmu i z całej tej historii. Ponadto uważam, że ta historia strasznie była ckliwa, łzawa w tym temacie romansu, bo tak pokrótce, o czym jest książka Łuk triumfalny Ericha Marii Remarque'a, dzieje się przed II wojną światową, tuż przed właściwie, to jest chyba rok przed II wojną światową. I mamy głównego bohatera, Ravika, i to nie jest jego prawdziwe nazwisko, bo on jest zbiegiem z Niemiec. Uciekł z Niemiec, ponieważ nie podobała mu się faszystowska polityka i uciekł do Francji. Jest lekarzem. We Francji jest nielegalnie, wobec czego się ukrywa i ma przybrane nazwisko. Jest lekarzem, więc pracuje także nielegalnie, nie może się wychylać za bardzo, żeby go nie zgarnęła policja. I pracuje za takie psie pieniądze, wysługuje się innym lekarzom, pomaga im w operacjach, dostaje za to naprawdę niewielką część ich wynagrodzenia. No i co? No i korzysta z życia, chodzi do różnego rodzaju kawiarni, klubów nocnych itd., itd. I w pewnym momencie poznaje pewną kobietę, Joannę, i zakochują się, i to jest ich historia, ich romansu. I ta historia absolutnie do mnie nie trafiła, dla mnie była zbyt ckliwa, były tam takie patetyczne zawołania do skóry Joanny, na przykład o jedwabista skóro, o piękne oczy, o coś tam, o coś tam. I to dla mnie było tak jakieś wydumane i egzaltowane, że nie byłam w stanie tego słuchać. Dlatego zeszło mi tak długo. Natomiast był tam bardzo ciekawy wątek zemsty. Zemsty właśnie Ravika na swoim prześladowcy z Niemiec. I on był akurat bardzo ciekawie rozegrany, bardzo ciekawe były też rozterki głównego bohatera. Wydawało mi się, że skończy się zupełnie inaczej, niż się skończył ten wątek, więc dlatego warto tę książkę poznać. Natomiast oczywiście też zależy, no ja nie byłam w takim nastroju romantycznym. Możliwe, że gdybym była w jakimś bardziej nastroju takim podniosłym, może byłabym w trakcie jakiegoś właśnie romansu, to może byłabym bardziej skłonna do słuchania o tym. Natomiast no nie, ta książka zupełnie do mnie nie trafiła, była nudna. Wiem, że Erich Maria Remarque jest autorem uznanym i dobrze piszącym. Mam w domu jego inną książkę, chyba Na zachodzie bez zmian, więc możliwe, że sięgnę po nią, ale muszę zdecydowanie odpocząć w tej chwili od tego autora. Kolejną książką była Lolita Władimira Nabokowa. Light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. W tłumaczeniu Michała Kłobukowskiego w wydaniu wydawnictwa Agory. Na temat tej książki mówiłam bardzo obszernie i tylko i wyłącznie o tej książce w poprzednim odcinku. Zachęcam do posłuchania. Ja też link do tego konkretnego odcinka wkleję w opisie do dzisiejszego. Natomiast no, żeby was nie trzymać w niepewności, książka bardzo mi się podobała. Długo zwlekałam z jej przeczytaniem, ale absolutnie teraz nie żałuję, że ją przeczytałam. Bardzo możliwe, że do niej wrócę. Jest to książka pięknie napisana, fantastycznym językiem, faktycznie jest erudycyjna. Oczywiście dużo osób mówi, że jest to książka kontrowersyjna, bo mówi o miłości mężczyzny dorosłego, wręcz w sile wieku, z kilkunastoletnią dziewczyną, co nie jest oczywiście dopuszczalne według norm społecznych, jakie obowiązują w naszym świecie. Natomiast książka jest napisana kapitalnym językiem i bardzo mi się podobała i bardzo wam polecam. Kolejną książką to były Synapsy Marii H. Książkę napisała Hanna Krall i jest to książka, która pozwala nam się troszeczkę zadumać. Są tu bardzo krótkie rozdzieliki, natomiast one są pełne takich skoncentrowanych zdań, które skłaniają do rozmyślań. Hanna Krall jest znana z tego, że ona bardzo cyzeluje swoje książki. Ona doprowadza zdania, które tworzy, do takiej esencji zdania. Zresztą też o tym pisał Mariusz Szczygieł, który jest ogromnym fanem twórczości Hanny Krall. On pisał o tym w ten sposób, że Hanna Krall podobno pisze książkę i potem tylko skraca, wyrzuca niepotrzebne zdania, wyrzuca to, co jest nadobowiązkowe, co jest nadmierne. I tak tworzy swoje książki podobno. I tutaj to widać zdecydowanie. Książka nie ma chyba jednego słowa, które byłoby niepotrzebne. To jest książka o Marii H., trochę o pamięci, o tym, jak działa pamięć. To znaczy pamięć działa według mnie, nie według takich linearnych historii. Jak ja sobie coś przypominam, to nie są to pełne historie od początku, z rozwinięciem do końca, tylko to są takie krótkie, chaotyczne rozbłyski. I taka jest też ta książka. Nie jest właśnie linearna, tylko właśnie pokazuje takie krótkie rozbłyski z przeszłości, z różnych czasów. Natomiast tworzy bardzo fajną całość, fantastycznie i w ogóle jest bardzo króciuteńka. Czyta się błyskawicznie, ale też warto ją sobie powtórzyć, żeby nie stracić tego pięknego języka. Bardzo polecam książkę. Tutaj są też bardzo piękne czarno-białe ilustracje pani Amandy Hrabowskiej, które wzmagają taki refleksyjny nastrój. Kolejną książką, jaką skończyłam czytać, to jest Złoty Róg Maryli Szymiczkowej, a Maryla Szymiczkowa to jest pseudonim duetu pisarzy Jacka Dehnela i Piotra Tarczyńskiego. I to jest czwarta część przygód pani profesorowej Szczupaczyńskiej, której ja jestem wielką fanką. Natomiast każda z tych historii może być czytana oddzielnie, nie musi być, może być też czytana chronologicznie jak najbardziej, ale jeżeli tylko chcecie spróbować, to ja Wam polecam, bo Złoty Róg może być czytany jako pierwsza z cyklu. Wprawdzie jest tam pewien rozwój całej osoby pani profesorowej Szczupaczyńskiej od pierwszego tomu do tego obecnego czwartego, ale absolutnie nie będzie to przeszkadzało, jeżeli przeczytacie te tomy w innej kolejności. Profesorowa Szczupaczyńska, przygody profesorowej Szczupaczyńskiej dzieją się w okolicach roku 1900 i jest to właśnie żona profesora, profesorowa Szczupaczyńska. I ona jest dosyć znudzona, żyje dobrym życiem, ma służbę. Gdyby nie to, że sobie znajduje jakieś dodatkowe zajęcia, to byłaby strasznie znudzona codziennością. A znajduje sobie takie zajęcia jak właśnie bywanie na balach charytatywnych, ale ostatnio ma taką pasję, że rozwiązuje zagadki kryminalne. No i tutaj rozwiązuje zagadki kryminalne, kolejną zagadkę, która dzieje się na wydarzeniu znanym nam doskonale z dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. I właśnie na tym weselu Lucjana Rydla znajduje się również pani profesorowa Szczupaczyńska, a tam dzieją się rzeczy. Jakiś spisek polityczny, jest tutaj kradzież pewnego zegarka, jest tu też pewna historia morderstwa. No i nasza bohaterka, jak to zawsze, stara się rozwiązać zagadkę. No i oczywiście, znając jakby ten tryb tego całego cyklu, wiemy, że ona rozwiąże tę zagadkę. Natomiast dla mnie ciekawe jest samo to, w jaki sposób ona dojdzie do tego rozwiązania, ale także ta cała otoczka, bo tutaj mamy często wplecione wydarzenia prawdziwe w tych kryminałach. Poza tym bardzo ciekawie jest przeczytać, jak wyglądał ówczesny Kraków, co się wtedy robiło, co się wtedy jadało, jak wtedy wyglądało życie takich mieszczan, ale takich trochę nobilitowanych. Bardzo, bardzo ciekawa książka i bardzo dobra rozrywka też. Kolejną książką, jaką skończyłam czytać, to jest Why Buddhism is True: The Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment, napisana przez Roberta Wrighta. Bardzo ciekawa książka, która tłumaczy w bardzo prosty sposób i jasnymi, klarownymi słowami, dlaczego medytacja buddyjska działa oraz jakby zasady tego działania. Podaje takie wyjaśnienia naukowe pewnych odpowiedzi organizmu na medytację oraz tłumaczy buddyjską filozofię oraz buddyjskie podejście na psychologię ewolucyjną. W pewien sposób też troszeczkę opowiada o podstawach religii buddyjskiej, ale faktycznie jest tego tutaj niewiele, bardziej się skupia właśnie na tym, jak medytacja wywołuje pewne reakcje organizmu i jak te reakcje organizmu mogą nam pomóc, czyli w związku z tym, jak medytacja może nam pomóc, czy działa i jeżeli działa, to w jaki sposób to się dzieje. Dla mnie bardzo dobra książka. Samo to, że bohater opisuje swoje reakcje i swoje doświadczenia z medytacją buddyjską, bardziej pozwala jakby zwizualizować sobie i przełożyć to jakoś na swój język, to o czym pisze. Mnie na przykład ta książka zainspirowała trochę, może niekoniecznie do medytacji, bo medytacja to jest no, dosyć długa forma skupienia się na sobie albo na jednej rzeczy, ale na bardziej takim świadomym na przykład zasypianiu. Kiedy zasypiałam, często moje myśli wędrowały w różne rejony, natomiast teraz bardziej się skupiam na oddechu i jeżeli jakaś myśl przychodzi, po prostu się jej przyglądam, jak to opisuje właśnie autor tej książki, ale za chwilę wracam do oddechu i to naprawdę bardzo pomaga się zrelaksować i szybciej zasypiam, to muszę przyznać. Ta książka miała właśnie taki na mnie wpływ. No i ostatnia książka styczniowa, to jest Cyganie, spotkania z nielubianym narodem. Książka została napisana przez Rolfa Bauerdicka, przełożył ją Robert Urbański, a wydało wydawnictwo WAB w serii Terra Incognita. Jest to reportaż, natomiast nie jest on doskonały według mnie, natomiast jest na tyle ciekawy, że uważam, że warto go przeczytać. Autor, czyli Rolf Bauerdick, jest fotografem, który podobno od wielu lat fotografował Cygan w wielu miejscach na całym świecie, znaczy w Europie głównie, i żył w trakcie fotografowania, żył z nimi przez wiele, wiele miesięcy. Autor tutaj dużo pisze o powodach, dla których Romowie czy też Cyganie żyją w dużej biedzie, dlaczego tak słabo są wykształceni i czemu tak wiele przestępstw popełniają. Po pierwsze też, czy to wszystko jest prawda, to co przed chwileczką powiedziałam, czy faktycznie źle się uczą, czemu popełniają przestępstwa i czy popełniają przestępstwa, czy żyją w biedzie. Jest tu też duży rozdział o tym, znaczy właściwie rozdział, który wyjaśnia, dlaczego i czy można mówić Cyganie o Cyganach i kiedy można, bo można. Jest tu też książka, której według mnie najważniejszym punktem, najciekawszym aspektem w ogóle jest poprawność polityczna. Bo to jest bardzo duży temat w tej książce, bardzo ciekawie podejmuje ten temat, nie boi się go autor i opisuje, jak poprawność polityczna przeszkadza dojść do sedna pewnych problemów. To poprawność polityczna nie dopuszcza do tego, żeby traktować pewien problem, tylko omija go zupełnie. Po prostu nie mówi o Cyganach, bo nie wypada mówić o Cyganach, bo to jest rasistowskie. Wobec tego nie mówimy o nich w ogóle. Pomijamy w ogóle ten temat, zapominamy. Wydaje się, że problemu nie ma. To jest takie zamiatanie problemu pod dywan, poprawność polityczna i ta książka świetnie to pokazuje, naprawdę. To jest według mnie najmocniejszy punkt tego reportażu. A najsłabszym punktem? Dla mnie to było to, że jest trochę w nim za mało faktów takich dotyczących samego narodu. Gdzieś tam między wierszami dowiadujemy się, skąd pochodzą Romowie, jak się dzielą. Natomiast według mnie tego było za mało, tego mi brakowało i bardzo żałuję, bo chciałabym się dowiedzieć o tym więcej, więc prawdopodobnie jeszcze sięgnę po jakąś książkę na ten temat. Natomiast książkę naprawdę bardzo polecam właśnie ze względu na tę poprawność polityczną. Ten temat jest niezwykle interesujący. W ogóle chyba o tym temacie też chętnie więcej poczytam. No i tyle. To było 8 chyba książek, które przeczytałam w styczniu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na moje konto instagramowe Fiszkowa Kartoteka. Możecie tam też komentować. Będziecie widzieć książki na bieżąco, te, które czytam. Ciekawa jestem, co Wy skończyliście czytać w styczniu. Napiszcie właśnie na Instagramie. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia. Cześć!